Serdecznie panie, panów na pomysłowej konferencji prasowej. Są z nami szkoleniowcy obu zespołów. Dobrze państwu znany trener Marek Motyka, trener gości i trener gospodarzy Zbigniew Kaczmarek. Panowie, uprzejma prośba o ocenę tego dzisiejszego spotkania i tradycyjnie prosimy trenera gości. Panie mistrzu. No ciężko coś mądrego powiedzieć po takim meczu, gdzie właściwie gospodarze dominowali w całym meczu, szybko strzelili dwie bramki. Pogubiliśmy się totalnie i w pomocy, i szczególnie w obronie, bo te bramki padły dość szybko i zespół Bigier spokojnie mógł pierwszą połowę zejść z prowadzeniem 2-0. Po przerwie czekali na nas, wiadomo, chcieliśmy jeszcze tutaj strzelić bramkę kontaktową i nawiązać jeszcze walkę. Gdyby się tą bramkę udało strzelić, być może by tak się stało. Niestety straciliśmy następne bramki i właściwie później to już była tylko, jak się to mówi, rzeź niewidziątek. No cóż, uczymy się tej ligi, wchodzimy dopiero w tą ligę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zespół Bigier jest budowany już właściwie drugi rok na solidnych fundamentach. Także gratuluję trenerowi bardzo dobrej postawy zespołu. Swoim zawodnikom dziękuję za walkę i zaangażowanie. No niestety dzisiaj musimy podziękować i powiedzieć, że przeciwnik niestety był lepszy. Szkoda, że tak wysoko przegraliśmy, bo to na pewno zawodników bardziej dobiło psychicznie, ale no cóż, trzeba wyciągnąć wnioski i mamy nadzieję, że w następnych meczach będziemy prezentować się lepiej. Myślę, że rzeczywiście dzisiaj mecz zagraliśmy niezły. Tak jak Marek powiedział, że te pierwsze bardzo szybko strzelone bramki spowodowały, że graliśmy spokojniej, bo tak na początku to nie wyglądało. Wiedzieliśmy rozwoju, jest dobrze zorganizowany, ale udało nam się otworzyć wynik i to spowodowało, że mieliśmy więcej przestrzeni i chłopcy dobrze realizowali założenia, jakie sobie zakładaliśmy w tym spotkaniu. Cieszymy się, że udało nam się zrehabilitować po raz w Katowicach. Zagraliśmy dobre spotkanie, ale graliśmy nieskutecznie, ale dzisiaj ta skuteczność była na dobrym poziomie i to nam zapewniło zwycięstwo i 3 punkty. No teraz przed nami kolejne spotkanie z zespołem z Katowic w środę. Do tego meczu już od jutra się przygotowujemy. Obaj bramkarze rywalizowali, bo się przygotowawszy. Dokonaliśmy takiego wyboru. Oni są równożenni w zasadzie, ale końcówkę sezonu bronił go, który bronił bardzo dobrze. My punktowaliśmy mocno i tak zostało. On obronił swoją pozycję jakby tutaj po kontuzji Sawika. No Karol musi pracować, walczyć i czekać na swoją szansę. Ja myślę, że dostanie ją już teraz w meczu pucharowym. Może się pokazać z dobrej strony. I jeżeli przejdziemy do następnej rundy, to ma tutaj zagwarantowane. Ale nie jest powiedziane, że w lidze też po prostu nie będzie bronił. Tu są dwaj równorzędni bramkarze. Także tutaj taka decyzja była dosyć trudna, ale musieliśmy podjąć i wybrać jednego. Słuchaj, z dwóch wyjazdów.